Mana kontra Uthermal, 1-0 dla Uthermala, niestety bardzo mi smutno z tego powodu, ale jest dobra opcja jak Lose Position, czy mana spróbuje zaatakować, czy Uthermal będzie agresywny. Wydaje mi się, że w sumie byłaby lepsza opcja dla many, gdyby były dalsze lokalizacje startowe, miałby więcej czasu, zanim jakakolwiek agresja Terana by się pojawiła, jakkolwiek jest CV pool, byłby też strasznie późny, więc... No może, chyba że mana będzie chciał być bardzo agresywny od początku. Mana w pierwszej grze przeciwko Uthermalowi dzisiaj, co tam mana zrobił? Blink Stalk Olin? Tak. Blink Stalk Olin to było na Froście, a tam było dosyć zabawnie, bo się wyminęli całkowicie z armią z Uthermalem. W drugiej grze był Turax. W trzeciej grze mieliśmy grę makro, którą wygrał mana i też był SCV pool, więc mana musi na to przygotować. Właśnie taki jest problem z tymi kolosami, jeżeli się otwiera kolosami, SCV pool jest bardzo niebezpieczny, jeżeli otwiera się go High Templarami, jest łatwiej się obronić, tylko problem jest tego rodzaju, że gdzieś te ghosty się do tej armii są dorzucane, no i wtedy jeżeli EMP trafi, to posprzątane, jeżeli EMP nie trafi, no to jeszcze coś z tego się da tutaj oczywiście zrobić. Jeżeli nie trafi. No lecimy z tą grą. Lecimy z tym wszystkim. Trzymam oczywiście kciuki za Polaka. Jeżeli ktoś uważa, że powinien być obiektywny w dniu dzisiejszym, to powiem wam jedną rzecz. Nie. Odmawiam bycia obiektywnym w meczu, w którym grają Polacy. Przeciwnicy grają zero. Grają no-skillową rasą. Polacy grają tą cięższą oczywiście, gdzie jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Pierwszy Reaper już się pojawił, zostanie z lekka przegoniony, przynajmniej przez chwilę przez manę, ale oczywiście jest wejście z drugiej strony i to się w tej chwili liczy. No właśnie, i to się policzyło. Dobra, co więcej, co dalej? Dorzucę do tego wszystkiego jeszcze Injuring Bay przez Uthermala. Plus jeden do ataku się tam pojawi. Wiecie co jest fajne? Gdyby teraz mana na prawą stronę poleciał i przyblokował tą ekspansję. Mana odbij na prawo, możesz przyblokować exp. Mana go, blokuj ekspansję, Grzesie, kurde. Balans, exp byś blokował, dobra. Chyba mana chce się zająć aktualnie Marinesami. Co w tej mana widzi? Widzi SCV-kę i jedną zabije? Nie, dobra. To jest bardzo ciekawa opcja. Teraz trzeba tylko zniszczyć reaktor, czy spróbuje Raxy mana zniszczyć. To szansa to, że uda się cokolwiek takiego zniszczyć, co raczej mikroskopijne. Szkoda, że exp u dole nie przyblokował. Exp na dole nie dał rady zablokować. Teraz SCV-ki nie wydobywają i to są już u nich stracone realne pieniądze. Time warp. No nie do końca jestem pewny, czy to się opłaciło w jakikolwiek sposób. Expag nie była przyblokowana. Chociaż ekspansję mógł mana zablokować. To by się mu bardziej opłaciło niż te SCV-ki, które teraz nie wydobywały. W tym momencie mana musi kombinować, jak tym Mothershipkorem naokoło przelecieć i dostać się do siebie do bazy. No dobra. Kolejny Stalk się pojawia. W tym wszystkim. Oczywiście dwa Stalki mogą jakąś presję nakładać, Marinesów zbyt wielu nie ma, mamy 5 sztuk do tej pory, więc dwa Stalki sobie z tym poradzą, jest skan zrzucony i nie wiem, co chciał się tutaj upewnić, mana na razie bez bazy, postawił sobie dwa gate'y po stronie prawej, jest blink, więc blink z jednej bazy, no chyba tak mana teraz myśli, żeby coś takiego robić. To jest strasznie niebezpieczne, ale to jest jeszcze dobra opcja. Mana teraz od tyłu podleci, tu jest wieżyczka dostawiana, przydałoby się już teraz tam wlecieć, bo byłoby niebezpiecznie. Kolejna wieżyczka, chyba mana Uthermal boi się w tym momencie albo Darków, albo bardziej prawdopodobne boi się Oracle. Do tyłu! Udało się wycofać. Jak tam armia Uthermala na razie szykuje się do jakiegoś ataku. Mana powinien to pomyśleć, żeby poprzejmować, bo może to zrobić bez problemu z Marinesami. Jeden Maruder oczywiście będzie denerwujący, ale bez jakiejś tragedii. Gdzie jest problem? Problem jest taki, że jest bardzo mało energii na tym rdzeniu. On musi gdzieś się tutaj schować, on musi to przeżyć. Uthermal na razie nie podejrzewa, że coś tu źle wygląda. Steampack jest tworzony, zero bunkrów. To jest plus oczywiście dla Polaka. 3 gate'y, czy to jest Wings of Liberty? To wygląda jak Wings of Liberty. No i teraz trzeba ruszyć. Blink będzie za chwilę gotowy. Jeszcze brakuje tylko paru sekund. Mamy 5 sekund, będzie Blink gotowy. Za chwilę będzie Uthermal zdawał sobie sprawę, że jest problem. To zostało zestrzelone. Bunkry są dostawiane. Jest jeden, ale zobaczcie ciekawą opcję. Mana stawia już ekspansję.
będzie wchodził bezpośrednio środkiem, co jest bardzo, bardzo skillowe. Teraz trzeba oczywiście uciekać jednostkami, nie można pozwolić, żeby ten bunkier był gotowy. Marudery są niszczone, jeszcze mana tutaj ucieka co niektórymi jednostkami. SCV-ki giną, oczywiście, że giną. O to chodzi, żeby je rozstrzelać. Bunkier będzie gotowy, ale co z tego? Time Warp, Mothership Core musi się utrzymać, bo inaczej nie będzie mógł atakować. No i teraz Marinesy były i za chwilę znikną, nowe salki są wzywane. Jest bunkier, ale to naprawdę nie jest żaden wielki problem, bo mana tak naprawdę nie musi się nim zajmować. Może robić hops do środka. Tu jest Techlap do zniszczenia. GG 1-1. Bardzo skillowe zagranie. Nikt tak by nie potrafił. Żaden Terran by nie dał rady tak zagrać tego Blinkolina na jednej bazie. Żaden. Nawet jeden.